Jaś i Małgosia. Na skraju wielkiego lasu mieszkał ubogi drwal z drugą żoną i dwojgiem dzieci. Chłopczyk nazywał się Jaś, a dziewczynka Małgosia. W chacie niewiele było jedzenia. Co się z nami stanie? Jak wyżywimy biedne dziadki nasze, gdy sami nie mamy co jeść? Trudna rada, mężu. Jutro o świcie musimy wyprowadzić dzieci do lasu. Tam rozpalimy ogień. Damy im po kawałku chleba. Potem pójdziemy do swojej roboty, a dzieci pozostawimy własnemu losowi. Nie, żono, tego nie uczynię. Nie miałbym serca zostawić dzieci w lesie. O głupcze, inaczej wszyscy czworo umrzemy z głodu. A jednak żal mi było tych biednych dzieci. Tymczasem dzieci również nie spały, gdyż nie mogły usnąć z głodu i słyszały wszystko, co macocha mówiła do ojca. Teraz jesteśmy już zgubieni. Cicho, Małgosiu, nie martw się. Ja już znajdę ratunek. A gdy rodzice usnęli, wstał, ubrał się i wymknął z domu. Księżyc świecił jasno, a białe kamyki leżące dookoła domu błyszczały jak nowe pieniążki. Jaś nazbierał ich tyle, ile tylko mógł ich zmieścić w kieszeniach. Potem wrócił i rzekł do Małgosi. Bądź spokojna, kochana siostrzyczko, i śpij spokojnie. Dobry Bóg nas nie opuści. O świcie, zanim jeszcze słońce wzeszło, wstała macocha i zbudziła dzieci. Wstawajcie, leniuchy, pójdziemy do lasu po chrust. Macie tu chleb na obiad. Małgosia schowała chleb, gdyż Jaś w kieszeniach miał kamyki. Po chwili wszyscy ruszyli do lasu. Gdy uszli kawałek drogi, Jaś pozostał w tle i raz po raz rzucał za siebie biały kamyk na drogę. Kiedy się znaleźli w głębi lasu, rzekł ojciec. Nazbierajcie je chrustu, rozpalimy ogień. Jaś i Małgosia naznosili chrustu, a gdy rozniecono ognisko, płomień strzelił wysoko. Macocha rzekła do dzieci. Połóżcie się przy ogniu i wypocznijcie, a my pójdziemy głębiej w las narąbać drzew. Wracając, przyjdziemy po was i razem pójdziemy do domu. Jaś i Małgosia siedli przy ogniu, a w południe każdy zjadł swoją kromkę chleba. Po pewnym czasie dzieciom przymknęły się oczy i zasnęły. Kiedy się wreszcie obudziły, była już ciemna noc. Małgosia rozpłakała się, mówiąc. Jakże się wydostaniemy z lasu? Poczekaj, aż księżyc się ukaże, a wtedy znajdziemy już drogę. Kiedy księżyc zaświecił, wziął Jaś siostrzyczkę za rękę i poszedł z nią śladem kamyków. Szli całą noc, a gdy dzień nastał, doszli do domu ojca. Zapukali do drzwi, a kiedy macocha otworzyła i ujrzała, że byli to Jaś i Małgosia, rzekła. Niedobre dzieci, coście robiły tak długo w lesie? Myśleliśmy, że nie chcecie już wrócić. Ale ojciec uradował się, gdy trafiły go wyrzuty sumienia, że pozostawił dzieci same w lesie. Wkrótce bieda znowu zajrzała do chatki drwala, a dzieci usłyszały, jak macocha mówi w nocy do ojca. Znowu wszystko zjedzone. Mamy jeszcze pół bochenka chleba. A potem co? Musimy pozbyć się dzieci. Zaprowadzimy je głębiej w las, żeby już nie trafiły z powrotem. Nie ma innej rady. Biedny ojciec, zgodziwszy się raz, musiał i tym razem zgodzić się na żądanie złej macochy. Macocha poprowadziła dzieci znacznie głębiej w las, gdzie nigdy jeszcze nie były. Kazała im rozpalić wielkie ognisko i rzekła: posiedźcie tu, dzieci, a jeśli się zmęczycie, możecie się przespać. My idziemy do lasu rąbać drzewo, a wracając wieczorem wstąpimy tu po was. Nie płacz, Małgosiu. Gdy księżyc wzejdzie, okruchy, które rozrzuciłem po lesie, wskażą nam drogę do domu. Ale gdy księżyc się ukazał, nie znalazły dzieci okruchów, gdyż ptaszki żyjące w lesie i na polu dawno je wydziobały. Nie bój się, Małgosiu. Znajdziemy jakąś drogę. Ale nie znalazły jej. Aż znalazły się przed chatką. Nagle z chatki odezwał się głos.
Kto przyszedł do mojej chatki? Wzięła dzieci za ręce i wprowadziła do izby. Dała im mleka, pączków z cukrem i jabłek i orzechów. Jaś i Małgosia położyli się spać, myśląc, że są w niebie. Ale staruszka udawała tylko życzliwość. Była bowiem złą czarownicą, która czyhała na dzieci i specjalnie zbudowała ten domek z ciasta i cukru, aby je zwabić. A gdy jakieś dziecię dotarło, się w jej moc zabijała je i zjadała. Czarownica pomyślała: to dopiero będzie smaczny kąsek. Po czym chwyciła Jasia i zamknęła go za kratami. Potem poszła do Małgosi, obudziła ją i rzekła: wstawaj, leniuchu. Przynieś wody i ugotuj coś dobrego dla swojego braciszka. Zamknęłam go. Trzeba go utuczyć, gdy już będzie tłusty, zjem go na śniadanie. Małgosia poczęła płakać. Musiała robić wszystko, co jej czarownica kazała. Jasiowi dawała teraz czarownica najlepsze jedzenie. Małgosia nie dostawała nic. Co rano szła czarownica do chlewnika i wołała: Jasiu, Jasiu, wysuń palec i zobaczę, czy jesteś już dość tłusty. Ale Jaś wysuwał zamiast palca kostkę, a czarownica, która miała krótki wzrok, dziwiła się ciągle, że Jaś wcale nie tyje. Kiedy minęły 4 tygodnie, zniecierpliwiła się czarownica i postanowiła dłużej nie czekać. Hejże, Małgosiu, zawołała, nanoś mi teraz wody. Jaś nie utyje chyba nigdy, więc muszę go jutro rano zabić i ugotować. Rano czarownica kazała Małgosi zawieść nad palniskiem kocioł z wodą i rozpalić ogień. Popchnęła biedną Małgosię do pieca, z którego buchały płomienie, i kazała jej wejść do środka, aby się przekonać, czy piec jest gorący. Naprawdę zaś chciała zamknąć Małgosię w piecu i upiec, aby ją zjeść. Ale Małgosia spostrzegła jej zamiar i rzekła: nie wiem, jak wejść do pieca. Jakże się tam dostanę? Ach, ty głupia gąsko. Otwór jest dość duży. Widzisz, ja sama mogłabym się nawet tam zmieścić. W tej chwili Małgosia popchnęła ją mocno, a gdy czarownica wpadła do pieca, zatrzasnęła nią zaczki rygiel. Chodź, Jasiu, czarownica nie żyje. Jesteśmy uratowani. A ponieważ złą czarownica już nie żyła, weszły do jej izdebki. Ujrzały tam mnóstwo skrzyń z perłami i klejnotami i napełnili nimi skrzynie. Pobiegły więc szybko i po chwili rzuciły się ojcu na szyję. Zła macocha nie żyła już, a ojciec trafił się ciągle myśląc o dzieciach postanowionych w lesie. Małgosia wysypała z fartuszka perły i drogie kamienie, które potoczyły się na podłodze. Jaś wyjmował z kieszeni pełne garści klejnotów. Tak więc troski ich skończyły się i w radości i żyli wszyscy długo i szczęśliwie. Koniec.